Cześć, w tym wideo opowiem Ci o orzeczeniach lekarskich niezbędnych do kursu na prawo jazdy kategorii C, ale z jednoczesnym wpisem kodu unijnego 95, czyli uprawniającego Cię do zawodowego jeżdżenia pojazdów. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu i otrzymałem taki list od internauty. Pisałem już prędzej do Pana na YouTubie i chodzi mi o to, że badania, które dostałem od lekarza medycyny pracy, były do wyrobienia tylko PKK. Co to jest PKK? Pokazuję. Profil kandydata kierowcy. A ja w Wydziale Komunikacji od razu chciałbym sobie załatwić wpis kodu 95. I Pani z okienka powiedziała, że potrzebuje jeszcze inne badania z wpisaną tam jakąś ustawą o transporcie drogowym. No, nie wiem dokładnie, co ma być tam wpisane. Mój lekarz, u którego byłem, powiedział mi, że są to badania do tak zwanej wkładki. Odpowiadając Ci na to pytanie, do założenia samego profilu kierowcy, który przed chwilą Ci pokazałem, wystarczy jedynie orzeczenie lekarskie, lekarza uprawnionego do badań kierowców, no i oczywiście orzeczenie psychologiczne, zgodne z ustawą o transporcie drogowym. Orzeczenie lekarskie, jakie ja otrzymałem przed swoim kursem, pokazuję Ci. Jedna uwaga, jest tylko tutaj jedna pieczątka lekarza uprawnionego do badań kierowców. Dla kierowców na ciężki sprzęt te orzeczenia wystawiane są tylko na 5 lat. Czyli co masz zrobić przed pójściem do urzędu, przed wyrobieniem PKK? Idziesz do lekarza uprawnionego do badań kierowców i psychologa transportu, dostajesz dwa orzeczenia, ale żeby było jasne, uprawniają Cię tylko do kursu na prawo jazdy i do niczego więcej. Natomiast jak chcesz dodatkowo wykonywać zawód kierowcy, no co jest zupełnie logiczne, bo robienie prawa jazdy C, żeby powiesić je sobie na ścianie, jest zupełnie bez sensu. Musisz dodatkowo postarać się o orzeczenie lekarskie, ale zgodne z ustawą o transporcie drogowym oraz kodeksem pracy i na którym są dwie pieczątki lekarza, czyli lekarza uprawnionego do badań kierowców, tak jak tutaj Ci pokazałem, oraz lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych, czyli lekarza medycyny pracy. No, dodatkowo, żeby mieć ten wpisany kod 95, ja go nie mam. Tutaj mam wprawdzie prawo jazdy kategorii C, ale kodu 95 nie mam. Dodatkowo, aby mieć tutaj wpisany ten kod w pozycji 12 przy prawie jazdy kategorii C, obowiązuje Cię ukończenie kursu na kwalifikację wstępną, no i oczywiście zdanie egzaminu zakończonego uzyskaniem świadectwa kwalifikacji. I dopiero na podstawie tych wszystkich orzeczeń i dokumentów mogą Ci w Wydziale Komunikacji wpisać kod 95 w prawie jazdy zawodowym. No, oczywiście musisz jeszcze zdać egzamin na prawo jazdy, no i wspomniany przeze mnie egzamin na świadectwo kwalifikacji. Nie muszę Ci mówić, że to wszystko kosztuje. Prawko jest na 5 lat. Ja miałem kiedyś zrobione w wojsku kategorię C bezterminową. Pomimo, że dostałem orzeczenie na 15 lat, niestety prawko C zrobiło mi się już terminowe, tylko na 5 lat. No, wprawdzie potem do przedłużenia wystarczy tylko orzeczenie psychologiczne psychologa transportu oraz to lekarskie z ustawy o transporcie drogowym z dwoma pieczątkami, no ale zawsze jest to jakaś mitręga. No i oczywiście za 5 lat szkolenie okresowe. Także na tym kończę. Jeżeli ten filmik Ci cokolwiek pomógł, daj oczywiście lajka, daj kciuka, udostępnij to wideo na Facebooku lub na jakimś swoim forum. Oczywiście najwięcej dyskusji toczy się na moim blogu badanialekarskiekierowców.pl, gdzie Cię serdecznie zapraszam. Mówił Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu z Wrocławia i zapraszam Cię do następnego wideo. Jeżeli masz jakieś pytanie, jeżeli masz jakąś wątpliwość czy swoją historię z tym związaną, oczywiście napisz to w komentarzu. Odpowiadam na jakieś każde sensowne zapytania według swojej największej, najlepszej wiedzy. No niestety przepisy zmieniają się dość często, wydziały komunikacji też sobie tam po swojemu interpretują, no ale Twój przykład może komuś pomóc.
komuś, kto ma podobny dylemat w praktycznie identycznej sytuacji.